Dobry wieczór Państwu. Myślę, że to, co Korona pokazała w pierwszym spotkaniu z Krakowią, potwierdziła to w dzisiejszym meczu. Spodziewaliśmy się twardej, nieustępliwej gry. I tak to wyglądało. Warunki, które też były, sprzyjały temu, żeby to był mecz taki kontaktowy, mecz agresywny. Myślę, że emocji było sporo. Cztery bramki też świadczą o tym, że był to ciekawy mecz, szczególnie w pierwszej połowie. My chcąc wygrać to spotkanie, to był taki chyba przełomowy moment, szczególnie przy stanie 2-1, gdzie wyprowadziliśmy wzorową kontrę. Gdybyśmy tą akcję zakończyli bramką na 3-1, no to myślę, wynik mógłby być bardziej korzystny dla nas. Natomiast później 2-2 i w drugiej połowie inaczej. Po pierwszej połowie byłem niezadowolony, natomiast już po drugiej połowie mogę powiedzieć, że ten punkt nas zadowala, no bo tak jak powiedziałem, wywieźliśmy go z trudnego terenu, bo myślę fragmentami naprawdę ciekawej gry. Dziękuję. W pierwszej połowie cztery bramki padły, a na pewno my z tej gry jesteśmy niezadowoleni, bo przede wszystkim w obronie popełnialiśmy dużo prostych błędów i całe szczęście, że tylko dwie bramki straciliśmy, bo jeszcze drużyna gości miała ku temu okazję. Za drugą połowę trzeba pochwalić zespół. Pierwsze 10 minut to była rewelacyjna gra. Wtedy jakbyśmy strzeli bramkę na 3-2, kto wie, może byśmy zgarnęli całą pulę. Mieliśmy więcej sytuacji w drugiej połowie, ale w piłce tak jest, że jeszcze mogliśmy to spotkanie przegrać. Zdobyliśmy jeden punkt i na razie się z tego cieszymy. Zobaczymy w ogólnym rozrachunku, czy to będzie zwycięski remis, czy przegrany, ale mam nadzieję, że zwycięski spokojnie te punkty dadzą nam ten cel, jaki sobie przed ligą zakładaliśmy. Dziękuję.